miłość i nadzieja. Co stanie się z Yildiz po upadku z balkonu? Będzie chronić swoją oprawczynię. Streszczenie odcinka 52 Ask the Umut. Firdevs wypchnie Yildiz z balkonu, a ciotka Elif trafi do szpitala. Szczęście w nieszczęściu, upadek nie będzie groźny i Yildiz szybko opuści placówkę medyczną, ale po powrocie do domu zacznie kłamać. W 52. odcinku serialu Miłość i Nadzieja powie Kuzejowi, że sama wypadła z balonu. Dlaczego tak postąpi? Miłość i Nadzieja, dramatyczne zwroty akcji w odcinku 52. Upadek z balkonu, początek katastrofy. W najnowszym, 52. odcinku serialu Miłość i Nadzieja, widzowie zostają wciągnięci w wir emocji i napięć, które wstrząsają życiem bohaterów. Akcja rozpoczyna się dramatycznym wydarzeniem, Yildiz zostaje brutalnie wypchnięta z balkonu przez swoją oprawczynię, Firdevs. To zdarzenie nie tylko wstrząsa rodziną, ale również zmusza wszystkich do przewartościowania swoich relacji i motywacji. Szczęście w nieszczęściu, Yildiz przeżywa, na szczęście, mimo gwałtownego upadku, Yildiz przeżywa to zdarzenie bez groźnych obrażeń. Jej szybkie wyjście ze szpitala daje chwilową ulgę, ale prawdziwe problemy dopiero się zaczynają. Po powrocie do domu, zamiast szczerze opowiedzieć o tym, co się wydarzyło, Yildiz decyduje się na desperacki krok, zaczyna kłamać, aby chronić swoją oprawczynię, Firdevs. Fałszywe świadectwo, Yildiz kłamie, w rozmowie z Elif i Kuzejem, Yildiz przedstawia sprzeczne wersje wydarzeń. Najpierw twierdzi, że sama wypadła z balkonu podczas mycia go, a potem nagle zmienia swoją historię, mówiąc, że rozwieszała pranie, co doprowadziło do jej upadku. Jej niespójne zeznania wzbudzają podejrzenia Kuzeja, który zaczyna dokładniej przyglądać się sytuacji. Elif i Kuzej, poszukiwanie prawdy. Elif i Kuzej, zdeterminowani, by odkryć prawdę o upadku Yildiz, zaczynają własne dochodzenie. Kuzej, jako prawnik, wykorzystuje swoje umiejętności analityczne, by przeanalizować zeznania Yildiz i znaleźć sprzeczności. W międzyczasie Elif stara się wesprzeć Yildiz, choć coraz bardziej widzi, że coś jest nie tak. Pogłębiające się konflikty, rodzinne tajemnice, okazuje się, że motywacją Firdevs do wypchnięcia Yildiz z balkonu była zdrada, Yildiz była kochanką męża Firdevs. To odkrycie rzuca nowe światło na całą sytuację, ukazując, jak głęboko skomplikowane są relacje rodzinne i jakie sekrety mogą się w nich kryć. Yildiz, chcąc chronić Firdevs przed konsekwencjami jej czynów, decyduje się na kłamstwa, które tylko pogłębiają konflikt. Emocjonalna konfrontacja, Kuzej stawia pytania, kiedy Kuzej konfrontuje Yildiz z niespójnościami w jej zeznaniach, atmosfera staje się jeszcze bardziej napięta. Wieszałaś pranie? Wcześniej mówiłaś, że myłaś balkon, dociera do Yildiz fakt, że jej opowieści nie są spójne. Yildiz, czując presję, próbuje zmienić temat, ale Kuzej nie zamierza się poddawać.
tragiczne ostateczności, Yildiz chroni Firdes, Yildiz jest świadoma, że jej kłamstwa mogą wyjść na jaw i że Firdes może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za swoje czyny. Decyduje się więc zrobić wszystko, by chronić matkę, nawet kosztem własnej reputacji i bezpieczeństwa. Jej lojalność wobec Firdes staje się głównym motywem, który napędza jej działania, ale jednocześnie sprawia, że jej życie staje się coraz bardziej skomplikowane. Szatani konfrontacja, Suat i Yildiz. W międzyczasie, Suat, kolega Yildiz, stara się z nią porozmawiać, by zrozumieć, dlaczego nie chce współpracować w sprawie oskarżeń przeciwko Firdes. Yildiz, zraniona i zdezorientowana, odmawia pomocy, mówiąc, nie dzwoń do mnie, trzymaj się ode mnie z daleka. Jej decyzja pokazuje, jak głęboko jest zaangażowana w ochronę Firdes, nawet jeśli oznacza to niszczenie własnych relacji. Elif i Kuzey, droga do prawdy, Elif i Kuzey nie poddają się mimo trudności. Ich wspólna determinacja do odkrycia prawdy sprawia, że zbliżają się do rozwiązania tajemnicy upadku Yildiz. Kuzey, wykorzystując swoje umiejętności prawnicze, zaczyna gromadzić dowody przeciwko Firdes, podczas gdy Elif wspiera Yildiz, starając się zrozumieć jej motywy. Kulminacyjny moment, ostateczne ujawnienie prawdy, kulminacja odcinka przynosi dramatyczne ujawnienie prawdy. Kuzey, stojąc przed Yildiz, prezentuje niezbite dowody na to, że Yildiz była świadkiem zdrady Firdes i została przez nią wypchnięta z balkonu. To ty kazałaś mi się rozwieść z mężem. Chciałaś pomóc swojej siostrze, krzyczy Firdes, próbując obrócić sytuację na swoją korzyść. Jednak Kuzey, nieugięty, pokazuje Yildiz nagranie, na którym widać, jak normalnie chodzi, co potwierdza jej oszustwo. Finał emocjonalny, rozstanie i nowy początek. W dramatycznym finale odcinka, Kuzey decyduje się na radykalny krok, popycha wózek inwalidzki Yildiz w stronę urwiska, zmuszając ją do przyznania się do prawdy. Yildiz, stojąc na skraju przepaści, w ostatniej chwili decyduje się wstać z wózka, ratując się przed katastrofą. To koniec zła, koniec wszystkich kłamstw, mówi Kuzey, opuszczając Yildiz z kamiennym wyrazem twarzy. Przyszłość Yildiz, tajemnice i pytania bez odpowiedzi, mimo dramatycznego wydarzenia, pytania pozostają bez odpowiedzi. Czy Yildiz przyzna się do swoich kłamstw? Czy Firdes zostanie pociągnięta do odpowiedzialności za swoje czyny? Dlaczego Yildiz nie chce wnieść oskarżenia przeciwko Firdes? Te pytania pozostawiają widzów w napięciu, oczekujących na kolejne odcinki, które mogą przynieść więcej odpowiedzi i nowych zwrotów akcji.